Witajcie! Paraguay Live. Ja mam na imię Zbyszek i dzisiaj w pierwszy dzień świąt porozmawiamy o Paragwaju. Zadajecie wiele, wiele pytań, więc parę z nich po prostu wybiorę i odpowiem na nie. Zostańcie ze mną! Fidel z Was pyta się, dlaczego właśnie Paragwaj? Ha! Można by było parę książek na ten temat napisać, ale w skrócie Wam powiem, jak się tutaj znaleźliście. Wy jeszcze chyba nie, ale niektórzy już przyjeżdżają, ale przede wszystkim jak myśmy się tutaj znaleźli i dlaczego, oraz opowiem Wam, jak łatwo jeszcze na dzisiejszy rok załatwić pobyt stały w Paragwaju. Jeżeli to Was interesuje, zostańcie i zapraszam na film. Jak trafiliśmy do Paragwaju? Długa historia. Dziesiątki lat temu, jak byliśmy jeszcze młodzi, 20 parę lat, wyjechaliśmy, jak to się wówczas mówiło, za chlebem. Gdzie? Do Niemiec. Republika Federalna Niemiec. I tam, zamiast trochę zostać, zostaliśmy ponad 20 lat. I co zdarzyło się potem? Pracowaliśmy w Paragwaju jeszcze nie, ale w Niemczech. I dlatego postanowiliśmy wyemigrować. To znaczy w sumie ja postanowiłem wyemigrować dalej. W Niemczech miałem dwie firmy, Gosia pracowała w gastronomii, więc mieliśmy pracy po uszy, ale niestety warunki pracy były coraz gorsze, człowiek musiał więcej pracować, a mniej zarabiać. Dlatego postanowiłem zmienić plany i wybrać raju, aby założyć, rozpocząć życie w nowym, małym raju. Teraz odpowiem Wam, jak możecie wyemigrować do Paragwaju, czy jest w ogóle taka możliwość. Jeżeli jest, to na jakich zasadach? Bo pytań mamy wiele. Sorki, a więc po pierwsze potrzebujecie akt urodzenia. Po drugie, akt małżeństwa, jeżeli Was dotyczy. Jeżeli nie dotyczy, albo w połowie dotyczy, akt rozwodu i zaświadczenie o niekaralności.
momenty, które powinniście mieć i przez nas złożyć w urzędzie migracyjnym, tak abyście mieli możliwość pozostania na stałe w Paragwaju oraz otrzymania dowodu osobistego paragwajskiego. Ważną kwestią jest, aby wszystkie polskie dokumenty posiadały na dzień dzisiejszy, mówię, z koniec roku 2021, posiadały apostylę, którą załatwia się w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych w miarę szybko, ale czasy się zmieniają, więc każdy z Was powinien się to dowiedzieć. Te sprawy dotyczą obywateli polskich, a więc na paszportach polskich dokumentów, bo to jest też kwestia istotna. Także nieważne, czy mieszkacie w Niemczech, czy w krajach skandynawskich, czy w Stanach, czy gdziekolwiek indziej, dokumenty muszą być i mogą być załatwione tylko jako apostyla. To znaczy praktycznie potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I jak sprawdzimy, potwierdzimy Wam, że wszystko jest ok i wysyłacie DHL-em albo UPS do nas i my zajmujemy się w sprawach migracyjnych, zajmujemy się załatwianiem Waszych dokumentów oraz potem dowodu osobistego. Do tego potrzebujemy jeszcze Waszych pełnomocnictw, ale o tym później. A więc w miarę prosto, plus $1000, $5000, które trzeba zdepozytować w banku państwowym, ale do tego przejdę później. Jeżeli Was to zainteresowało, na dole podaję numer telefonu, dzwońcie przez WhatsAppa, albo przez Telegram, albo normalnie, albo piszcie nam maila, wówczas większość pytań Wam odpowiem, ale przede wszystkim w sposób najprostszy, najłatwiejszy, używajcie proszę zapytań pod spodem, pod wideo. I wtedy pytania w większości odpowiem ja albo nasz team. Po prostu będzie dużo łatwiej, dużo prościej, bo możecie korzystać z tego wszyscy. Ok? Dzięki. Dzielcie się wideo, jeżeli Wam się podobało. Dajcie dalej, przekazujcie dalej wideo na WhatsAppa, na Twittera. To nasze dzieci z tyłu się odzywają. Też dziękuję za oglądanie filmu. W sposób trochę niekonwencjonalny, ale na pewno zawsze są z nami. Dobra, i tym miłym akcentem kończymy i dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego.